Przed świętami Wielkiej Nocy strażacy Państwowej Straży Pożarnej interweniowali w 7 przypadkach. Szczególnie groźne wydawały się zdarzenia, które rozegrały się w pobliżu ulicy Dalkowskiej w Gnieźnie. Były to 2 zdarzenia w centrum miasta w okolicy godziny 20. Pierwsza interwencja była to pomoc policji w udaremnieniu próby samobójczej okolicy ulicy Wawrzyńca, gdzie mężczyzna na 4. kondygnacji budynku próbował wyskoczyć przez okno. Chwilę później zgłoszenie pożaru garaży, również okolice Wawrzyńca, ulica Dalkowska. Tam już uczestniczyły 4 zastępy z jednostki gnieźnieńskiej. Pożar dosyć szybko opanowany, bez większych strat. Spaleniu uległ garaż przy ulicy Dalkowskiej. Jak wyglądała akcja Straży Pożarnej, opowiada dowódca kierujący działaniami gaśniczymi. Działania Straży Pożarnej polegały na podaniu 2 prądów wodów na tarciu. Kamerą termowizyjną zlokalizowaliśmy źródło ognia. W tej chwili trwa dogaszanie, wyciąganie nadpalonych elementów na zewnątrz. Na miejscu były 4 zastępy strażackie oraz jednostka policji, która kierowała ruchem. Miejmy nadzieję, że w przypadku podobnych zdarzeń akcje strażackie będą przebiegały z podobnym skutkiem i uda się uniknąć zagrożeń dla ludzkiego zdrowia i życia.